Witam Państwa w Gąsawie, 6 listopada. Przed nami ostatnie spotkanie rundy jesiennej sezonu 2021-2022. LKS Gąsawa podejmuje zespół toruńskiego Pomorzanina. Zapraszam Państwa do oglądnięcia obszernych materiałów z tego spotkania. Dzień
Yeah!
Dawid,
Dobra, 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 d
Dziękuję.
Jeszcze nie strzelił tego? Nie. Nie piłka jest. To jest ruch. Zakończyło się spotkanie LKS Gąsawa Pomorzanin Toruń. Zwyciężył zespół toruńskiego Pomorzanina 7-2. Bramki zdobyli dla LKS-u Gąsawa Jerzy Wiśniewski i Albert Wrzesiński po jednej bramce, dla toruńskiego Pomorzanina Wojciech Rutkowski 4, Sebastian Selner, Maciej Janiszewski i Adrian Makowski po jednym trafieniu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia już w nadchodzącym sezonie halowym hokeja na trawie. Sezon 2021-2022. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.